Łóżka dziecięce to temat rzeka. Dzisiaj porozmawiamy o tych, które dzieciaki lubią najbardziej, czyli o łóżkach piętrowych. Jak je wybrać, czym się kierować, na jakie szczegóły zwrócić uwagę? Zapraszam Was do oglądania. Kiedy łóżko piętrowe będzie najlepszym wyborem? Przede wszystkim wtedy, kiedy mamy małą powierzchnię do zagospodarowania. Kiedy pokój naszego dziecka jest niewielki, kiedy sypialnie dzieli dziecko z rodzicami, kiedy mamy małe mieszkanie, łóżko piętrowe będzie najlepszym rozwiązaniem. Po drugie, będzie też odpowiednie dla rodzeństwa. Łóżko piętrowe to jest taki mebel, który sprawia, że dzieci, mimo że śpią teoretycznie osobno, śpią razem. To też na pewno pozwala zacieśniać im więzi, budować bliższe relacje. Po trzecie, łóżko piętrowe możemy wybrać po prostu wtedy, kiedy chcemy spełnić marzenie naszych dzieci. Dzieci uwielbiają łóżka piętrowe, uwielbiają wszystkie dodatki, które można do nich dokupić, które można je wyposażyć, uwielbiają wszystkie dodatkowe elementy wyposażenia, drabinki, zjeżdżalnie, baldachimy, o których potem jeszcze powiem. I myślę, że w tych sytuacjach łóżko piętrowe będzie dla nas najlepszym wyborem. Czym się kierować, wybierając łóżko dla dziecka? Myślę, że tutaj najważniejsze będą cztery czynniki. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Po drugie, funkcjonalność. Po trzecie, trwałość. I po czwarte, wygląd. Zacznijmy sobie od tego najważniejszego, czyli bezpieczeństwa. Co się składa na to, że łóżko piętrowe możemy uznać za bezpieczne dla dziecka? Myślę, że tutaj takim najważniejszym czynnikiem będzie materiał, z jakiego jest wykonane. Na rynku jest bardzo dużo dostępnych łóżek, na przykład z płyty wiórowej. I tego rodzaju łóżek raczej bym Wam nie polecała. Dlaczego? Płyta wiórowa to nic innego jak drewniane wióry, klej i inne chemiczne substancje. Myślę, że dużo lepszym wyborem, dużo bardziej bezpiecznym jest drewno. Drewno to materiał przede wszystkim trwały, po drugie naturalny i po trzecie odpowiedni również dla alergików. Decydując się na łóżko do pokoju dziecięcego, miejmy na uwadze jedną bardzo ważną rzecz. Dzieci bardzo szybko rosną. Jeżeli więc chcemy uniknąć wymiany mebli co kilka lat, polecam Wam model taki jak łóżko Wendy. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na rozmiary, o których mówiłam wcześniej, ale przede wszystkim dlatego, że to łóżko ma bardzo ciekawą i przydatną funkcję. O co chodzi? Możemy je rozmontować na dwa osobne tapczany. Jak to robimy? Wystarczy tutaj zdemontować tą część, która łączy górę z dołem, zdemontować drabinkę, postawić łóżka obok siebie, postawić w różnych pokojach. Mamy dwa osobne łóżka. Co więcej, te łóżka posłużą tak naprawdę od malucha przez ucznia po nastolatka, będą również odpowiednie dla osoby dorosłej. Wpływ na to ma też prosta forma. To łóżko, jeżeli stosujemy dla małych dzieci, mamy możliwość udekorowania, wyposażenia w dodatkowe rzeczy takie jak zasłonki, tunel, zagłówki, kieszonki. Wtedy to łóżko jest ciekawe, atrakcyjne dla dzieci, ale jeżeli wszystkich tych elementów się pozbędziemy, mamy łóżko o bardzo prostej, uniwersalnej formie, które będzie idealne dla nastolatka, które będzie idealne dla osoby dorosłej, dlatego jeżeli zależy nam na tym, żeby dokonać porządnego zakupu raz na wiele lat, to łóżko będzie naprawdę idealnym wyborem. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna przy wyborze łóżka piętrowego dla dziecka, to funkcjonalność. Mówiliśmy już chwilkę na temat tego, że łóżka piętrowe pomagają bardzo zaoszczędzić przestrzeń, ale na tym ich funkcjonalność się nie kończy. Drugą ważną kwestią jest to,
to, że pełnią one po kilka funkcji jednocześnie. Bo trzeba zaznaczyć, że mamy standardowe łóżka piętrowe, takie jak łóżko z kolekcji Wendy, gdzie mamy miejsce do spania na górze i na dole, ale mamy też łóżka tak zwane antresole, gdzie miejsce do spania jest tylko na górze, natomiast pod spodem przestrzeń możemy zaadoptować sobie dowolnie. Możemy tam urządzić miejsce do zabawy, możemy wykorzystać jako miejsce do przechowywania zabawek. W przypadku większych łóżek, o których później też jeszcze powiem kilka słów, możemy zaaranżować miejsce do nauki, ale skupmy się chwilę na łóżku z kolekcji Maja. To jest łóżko na antresoli, które jest stosunkowo niewielkich rozmiarów. Ono będzie idealne dla młodszych 5-6-letnich dzieci. Będzie idealne do niewielkich pokoików. Jaki jest największy plus łóżek w takim rozmiarze? Przede wszystkim to, że dzieci czują się bardzo bezpiecznie w niewielkich przestrzeniach. To, że to łóżko jest małe, że otacza dziecko bardzo blisko z każdej strony, powoduje, że czuje się ono bezpiecznie, że czuje się w takim łóżku dobrze. Łóżko Maja jest wykonane z drewna sosnowego, które jest polecane zwłaszcza dla alergików, ponieważ ma właściwości antystatyczne. Jest pokryte atestowanymi, certyfikowanymi lakierami. Jest bardzo solidnie montowane na grubych śrubach. Co mamy w tym łóżku? Mamy drabinkę, którą możemy montować z prawej lub z lewej strony dowolnie, w zależności ustawienia pokoju. I do tego łóżka możemy sobie naprawdę w dowolny sposób dobierać różne dodatki. Tutaj mamy łóżko, które jest zaaranżowane dla małej księżniczki. Mamy różową wieżę, różowe zasłonki, poduszki. Wybór tych dodatków jest bardzo duży. Możemy dobrać je dla dziewczynki, dla chłopca. Możemy dobrać je zgodnie z zainteresowaniami naszego dziecka. Są dodatki dla kowboja, dla kosmonauty, dla pilota. Są dodatki w kwiaty. Tych dodatków jest bardzo dużo. Poduszki, zagłówki, tunele. Wszystko zależy od naszej wyobraźni, od tego, co się spodoba naszemu dziecku. Te dodatki, ktoś by powiedział, że to tylko jakieś niepotrzebne bajery. No nie do końca, dlatego że jeżeli takie łóżko zaaranżujemy w taki ciekawy sposób dla dziecka, będzie ono miejscem nie tylko do wypoczynku, nie tylko do spania, ale miejscem do zabawy, miejscem, które pobudza kreatywność, które zachęca do twórczej zabawy, które pozwala na to, że odrywamy dzieci od telefonów, od smartfonów, od komputerów, zachęcamy do rozwijania swojej kreatywności, wyobraźni, do swobodnej zabawy. Poza tym te dodatki pozwalają właśnie na zaaranżowanie fajnego kącika. Dzieci lubią takie małe kąciki, małe przestrzenie, dobrze się w nich czują, fajnie się w nich bawią. Tyle o łóżku Maja. W naszej ofercie dostępne są też inne antresole z bardzo bogatym wyposażeniem. Mamy antresole w większych rozmiarach, takich jak na przykład łóżko Wendy, czyli 90x200 cm. Mamy antresole, pod którymi jest zamontowane biurko. Mamy antresole z biurkiem i z szufladami. Mamy antresole z miejscem do zabawy. Mamy antresole ze zjeżdżalnią. Są antresole w formie domku, więc wybór tych form, wybór różnych dodatków jest naprawdę szeroki. Warto z nich korzystać właśnie ze względu na rozbudzanie, rozwijanie kreatywności dzieci, ale także choćby z takiego względu, że jeżeli możemy, to po prostu spełniajmy marzenia naszych pociech. One się wtedy będą w swoich pokojach czuły dobrze, będą się dobrze bawić, będą szczęśliwe. Jak widzicie, łóżka piętrowe mogą być bezpieczne, mogą być bardzo funkcjonalne, mogą wyglądać
także spełniają marzenia naszych dzieci, pobudzają ich kreatywność, pobudzają je do zabawy. Ja ten rodzaj łóżek Wam serdecznie polecam. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do zapoznania się z całą naszą ofertą na seart.pl. Tutaj dole ekranu macie link, który Was przekieruje bezpośrednio do kategorii łóżek piętrowych. Jeżeli chcielibyście wiedzieć coś więcej na temat łóżka z kolekcji Wendy, na temat łóżka z kolekcji Maja, na temat innych naszych łóżek dziecięcych, innych naszych mebli dziecięcych, zadawajcie pytania w komentarzach, napiszcie, jak Wam się te łóżka podobają, czy Wy zdecydowalibyście się na ten rodzaj łóżka do pokojów swoich pociech. Na dziś dziękuję Wam serdecznie, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć!